Na zachodzie nikt już nie będzie szczęśliwy, myślała. Nikt i nigdy. Przyszła pora, by uznać szczęście za jakiś starożytny majak. Do szczęścia nie ma już po prostu warunków historycznych. Hej, hej, moi drodzy, w ten piękny sierpniowy dzień wita was Olga z Wielkiego Buka. Chociaż po takim wstępie, no, tak mi trochę głupio siać taki optymizm. Przed wami tytuł, o który wielu z was się dopytywało, pomimo tego, że się znalazł pośród najlepszych tytułów 2019 pierwszego półrocza według Wielkiego Buka, ale chcieliście więcej. Więc macie. Przed wami Serotonina Michela Houellebecqa i być może już się natknęliście na jej recenzję w sieci, być może nawet czytaliście, że to już było i że no, Houellebecq jest trochę nudny. A ja wam powiem tak. Nikt tak jak on nie potrafi wbijać szpili prosto w serca współczesnej dekadencji. Nikt tak jak on nie potrafi ośmieszać i wyciągać na wierzch słabości współczesnych. Właśnie. No a takie wyciąganie słabości, co po niektórych może mierzić. Captorix to tabletka, która uwalnia serotoninę. Serotonina to hormon szczęścia. Ale Captorix wywołuje również mdłości, spadek libido i impotencję. To lek najnowszej generacji, od którego uzależnił się nasz główny bohater Florent Claude Labrouste, urzędnik wyższego szczebla, który ma niemal wszystko, ale orientuje się, że tak naprawdę to nie ma nic. Decyduje się wziąć oddech, porzucić swoje życie w diabły, poszwędać się nieco po Paryżu, a nawet odwiedzić starych znajomych. Podczas tej wędrówki próbuje odnaleźć dowód namacalnego szczęścia, którego nie dają mu jego magiczne tabletki. A wokół niego prująca się w szwach współczesna Francja i ludzie, którzy jakby cały czas byli w trakcie jakiejś bitwy. A w jego głowie wspomnienia z przeszłości, marzenia niespełnione, tyrady o świecie, świecie, który już nie istnieje, o ile w ogóle kiedykolwiek istniał. Nikt tak jak Houellebecq nie operuje piórem i nie trafia tak bardzo celnie w to bolące miejsce, które właśnie powinno boleć najbardziej. Ofiarą Michela Houellebecqa w Serotoninie pada Europa. Współczesna Europa tu i teraz i ten specyficzny sposób europejskiego myślenia, który tak naprawdę już odchodzi w zapomnienie, przygnieciony zgnilizną dekadencji i libertynizmem. Z tego francuskiego pisarza z każdą kolejną książką wychodzi coraz większa francuska konserwa, francuski konserwatysta, taki tradycjonalista, który właśnie wyśmiewa tę współczesną dekadencję. Wyśmiewa ten świat na pokaz, tę sztuczność, to wszystko, co powoduje do takiej implozji naszego świata. W tej powieści wszystko widać jak na dłoni i słuchajcie, to wcale nie jest piękny widok. Dlatego w Serotoninie jest ostro, jest boleśnie, jest prześmiewczo, z taką nutką ironii, ale jednocześnie pod tą powłoką prześmiewczości widać, że no, płyną łzy. Niemniej, muszę wam powiedzieć, że to, co sprawia, że my się pławimy w Serotoninie, to jest, słuchajcie, nadzieja. Ja wiem, nadzieja i Houellebecq to są dwie zupełnie wykluczające się siły, ale jednak, słuchajcie, tutaj jest nadzieja. Dlatego, że Houellebecq udowadnia, że istnieje jedna ścieżka dla tego zdegenerowanego współczesnego człowieka i tą ścieżką jest, słuchajcie, miłość. Tak, kochani, ta stara, dobra, przaśna miłość. Bo przez całą powieść Houellebecqa przewija się ta tęsknota za miłością właśnie. Za tym uczuciem bycia we dwoje, za przetrwaniem we dwoje, we wspólnym cierpieniu, tak by wspierać siebie nawzajem. Świat zewnętrzny był twardy, bezlitosny dla słabeuszy, prawie nigdy nie dotrzymywał obietnic, tak więc miłość była jedyną rzeczą, w którą ewentualnie można było jeszcze wierzyć. Serotonina tym samym, słuchajcie, całkowicie trafiła do mojego serca, bo w ogóle ja w twórczości Houellebecqa i w jego książkach odnajduję to, co lata temu odnalazłam w twórczości tak niedocenianego markiza de Sade. Tak jak przed wiekami u de Sade'a, tak i dzisiaj u Houellebecqa za tą powłoką perwersji ukrywa się bardzo gorzki komentarz na rzeczywistość. Krytyka tak ostra, że aż potrafi drażnić, dlatego że przecież nikt nie lubi, kiedy wytyka się jego słabości palcami. To jest taka proza miejscami bardzo nihilistyczna, taka z zakłębów papierosowego dymu, sączona do naszych uszu takim monotonnym głosem, który przeszedł już naprawdę wiele. A jednocześnie jest to proza, która wbija szpilę dosłownie
wszystkim, ale co najważniejsze, słuchajcie, to jest proza przeznaczona wyłącznie dla dorosłych czytelników. Jest dojrzała, jest gorzka, miejscami naprawdę perwersyjna i tym samym no, trzeba być na nią po prostu przygotowanym. Dodam jedynie, że Houellebecq przeszedł do historii współczesnej literatury francuskiej i literatury światowej no nieprzypadkowo. Dlatego jeżeli chcielibyście rozpocząć przygodę właśnie z tym pisarzem, to dlaczego by nie zacząć od Serotoniny? I tutaj niezmiennie Serotonina pozostaje jedną z najważniejszych i najlepszych powieści 2019 pierwszego półrocza i w ogóle tego roku, słuchajcie, zabierajcie się za Houellebecq, jeżeli jesteście gotowi właśnie na ten gorzki komentarz, na naszą współczesność, ale jednocześnie na takie swoiste przerysowanie. No to jest Houellebecq. Warto go naprawdę poznać. Po więcej koniecznie zaglądajcie na bloga, dlatego że tam jeszcze bardziej się rozpisałam i znajdziecie również te cytaty, które Wam tutaj przytoczyłam. No myślę, że tekst również Wam się spodoba, więc zaglądajcie na bloga raz jeszcze. A my, kochani, widzimy się już niebawem. Do zobaczenia! Pa, pa! A jeśli jeszcze tutaj jesteście, to zapraszam Was na książki na lato, dlatego że lato jeszcze przecież trwa. Tutaj znajdziecie mój subiektywny wybór 10 wyjątkowych tytułów. A jeśli jesteście tutaj nowi, to witam Was serdecznie, rozgoście się. Mam nadzieję, że Wam się spodoba, a wtedy zapraszam do subskrypcji. Do zobaczenia!